Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam Was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Dzisiaj mamy specjalne wyzwanie, musimy zrobić najbardziej realistyczne zdjęcie w Forza Horizon 5, jak to jest możliwe. I w tym pomoże mi Asus ROG Strix Scar 17 G733 z Nvidia RTX 3080 na pokładzie. Zerknijmy sobie także, jak działa Ray Tracing w Forza Vista, jak gra wygląda bez tego ray tracingu. Zobaczcie, mamy Full HD, 60 fpsów i mamy wszystko ustawione tutaj, moi drodzy, na maksa razem z ray tracingiem. No i zacznijmy sobie od ray tracingu. Ray tracing w Forza Horizon 5 to jest taka trochę trudna sprawa. Ja chciałem na tym odcinku pokazać Wam, w jaki sposób działa ray tracing w jeździe dowolnej, bo była specjalna modyfikacja, która dawała możliwość włączenia ray tracingu w jeździe dowolnej i można go było zobaczyć, można było dodatkowe refleksy zobaczyć po prostu na samochodzie. Po ostatnim patchu ten mod niestety przestał działać i ray tracing możemy sobie zobaczyć w Forza Vista, jak on funkcjonuje. Chciałbym, abyście teraz szczególną uwagę zwrócili na to, jak wyglądają refleksy na samochodzie, zwłaszcza w tym miejscu, gdzieś tutaj pod lusterkiem, zwłaszcza tutaj na masce. Jest co prawda ciemno, ale za chwilę pokażę Wam też inny przykład, jak już zrobi się dzień w grze, żebyście widzieli jeszcze lepiej. Samochód pomalowałem na chrom, tak żeby te odbicia wyglądały najlepiej. Widzicie, że no, odbicia od samochodu się odbijają, jakby są jakieś refleksy na samochodzie. No ray tracing niby działa. No właśnie nie, bo to są takie sztuczne odbicia generowane dookoła samochodu. Ray tracing w Forza Horizon 5 działa w taki sposób, że elementy samochodu pojawiają się na karoserii samochodu. Brzmi dość dziwnie, no nie? No to chodźmy sobie do garażu, pokażę Wam, jak to wygląda. Wchodzimy sobie do trybu Forza Vista i zwróćcie uwagę, co się teraz dzieje i co? Na pierwszy rzut oka widzicie jakieś różnice, jakieś zmiany, czy nie? Czy coś się dodatkowo pojawiło? No myślę, że może ciężko to dojrzeć, ale zobaczcie na maskę. I co waszym zdaniem jest inaczej? A już chyba co bardziej spostrzegawczy to zauważyli, że teraz elementy na przykład silnika odbijają się na masce samochodu. Widzicie? Tutaj element dachu również odbija się na tylnej klapie. Specjalnie dałem wszystko w chromie, żebyście widzieli jak w lustrze, ale jakbyśmy dali inny kolor samochodu, też oczywiście te odbicia byłoby widać, tylko teraz po prostu na nagraniu widać je lepiej. Tu powinien nam się chyba wydech odbijać z boku, zobaczcie, że nie ma żadnych odbić. Chyba powinniśmy tutaj mieć jakieś refleksy silnika, odbicia silnika. O, na przykład w tej lampie zobaczcie, że nie odbija nam się samochód, no nie? Widać tylko to, co jest za samochodem jakby. Tutaj widzimy te zagłówki, że są widoczne w karoserii. Układ wydechowy, zobaczcie na to. Pięknie to wygląda, zakrzywia się. I zobaczcie, jakiej wysokiej rozdzielczości są te odbicia. One nie są jakiejś tam słabej jakości, no nie? To jest naprawdę bardzo wysokiej rozdzielczości odbicie, które pojawia się na samochodzie. Wszystkie elementy, zobaczcie, nawet koło odbija się w tym samochodzie jak w lustrze, prawda? No i teraz właśnie zerknijmy sobie, ja nie mogę tu bardziej przybliżyć, ale chyba widać, no nie? Elementy samochodu odbite w tej przedniej lampie i chyba jeszcze, o, czekaj, tutaj widać koło tej karoserii, no nie? Tu jeszcze mamy lusterko i w lusterku tym bocznym można zaobserwować też jakoś wykrzywiony ten samochód, no nie? Bo to lusterko nie jest proste, więc jest jakoś tam wykrzywione i same lusterko także jest widoczne na karoserii samochodu. Na tym samochodzie doskonale widać te odbicia, już Wam pokazuję najpierw bez odbić. Czyli zobaczcie sobie karoserię w tym miejscu, ona nie jest, znaczy jest taka chromowana, ale jest ten metal taki niezbyt przejrzysty, no nie? I zobaczcie, nie widać tutaj tego koła, tego zewnętrznego, nie widać tych elementów zawieszenia, jakiegoś układu wydechowego, nie widać ich odbić w karoserii. No a teraz jeśli mamy włączony ray tracing, to zobaczcie co się dzieje. Od razu pojawia nam się koło i to koło naprawdę, odbicie tego koła jest niesamowite, wygląda fantastycznie.
Zobaczcie sobie tu jakieś pasy, te pasy chyba też są odbite, o tutaj z drugiej strony widać, no nie? Tu jest mega fajne, to jest chyba wlew paliwa, nie mam pojęcia co to jest i też, też to widać w odbiciu, w karoserii, tak samo jak te resory i tylne koło. Ten samochód jest doskonały do tego, żeby to pokazać. Tutaj macie układ wydechowy, też się ładnie odbija w karoserii. Ta karoseria widzicie, że nie jest taka w 100% przejrzysta, no nie? Jest taka porysowana, wygnieciona jakby. A i tak te odbicia wyglądają tutaj bardzo ładnie. No i tu możemy sobie zaobserwować także odbicie w lusterku, no wstecznym, lusterku bocznym. To jest chyba jedyny samochód, w którym faktycznie to odbicie powinno działać dobrze, bo w pozostałych samochodach no niestety to odbicie nie działa za dobrze. Wejdźmy sobie do środka i zobaczmy jak to wygląda. No i tutaj ewidentnie widać, tak? Widzicie kokpit samochodu, widzicie to wnętrze, tutaj chyba bardzo wyraźnie, no nie? Jak sobie jeszcze przesuniemy, zobaczcie, że to się aktualizuje w czasie rzeczywistym. I tak, moi drodzy, działa właśnie ten ray tracing w Forzie Horizon 5 i wiecie co, ja też dla mnie to było na początku dziwne, bo myślałem, że cały ten świat będzie się tutaj odbijał i jakoś tak wyglądał inaczej, no nie? A tu się okazuje, że nie do końca. No bo zobaczcie, teraz jesteśmy w jeździe dowolnej, i odbija nam się samochód od kałuży w grze i widzimy jego odbicie dosyć wyraźnie. Przynajmniej na tyle, na ile jest to konieczne, żeby się dobrze bawić, no nie? Natomiast na pierwszy rzut oka nie zwracamy uwagi na to, że nie mamy na przykład odbić, nie wiem, kół w karoserii samochodu. No, nie zwracamy na to uwagi. Jest takie normalne, że tego nie ma po prostu, no nie? Ale jak kiedyś dodadzą taką obsługę do Forza Horizon 5, to bez tych refleksów, jak będziemy grali, to tak jakbyśmy wyłączyli sobie cienie. O, wyłączymy sobie cienie. Na pierwszy rzut oka gra wygląda dobrze, ale tak jak trochę dłużej pograsz, no nie? To jest dziwnie, więc tak niedługo gry będą wyglądały bez ray tracingu, moim zdaniem. Że będą wyglądały po prostu dziwnie bez tych refleksów, no nie? Tak jakby były bez cieni, ale na pierwszy rzut oka popatrzysz, no, gra się w porządku, no nie? Więc po co ten ray tracing niby? Okej, włączę te cienie, bo dziwnie jest. W sumie myślałem, że te cienie trochę więcej obciążają komputer, ale i włączamy z powrotem cienie, no i co się dzieje? Zobaczcie, jak ładnie pada cień samochodu na drogę. Niby to jest taka mała rzecz, na którą od razu byś nie zwrócił uwagę, ale jednak dużo daje, no nie? Okej, to przechodzimy do następnego etapu naszych zabaw tutaj, czyli teraz spróbujemy zrobić najbardziej realistyczne zdjęcie, jak jest to możliwe. Forza Horizon 5. Do realistycznej fotografii najbardziej lubię miasto, a zwłaszcza okolice tuneli lub same tunele. Przygotowałem sobie już odpowiedni samochód, jest to BMW. Jakie to jest BMW? Jeśli wiecie, jakie to jest BMW, napiszcie koniecznie w komentarzach. I tak, wjeżdżamy sobie tutaj do podziemi. Przygotowałem sobie już niemiecką rejestrację do tego samochodu. Ja nie wiem, coś tutaj jest z tym oświetleniem w Forza Horizon, akurat w tych tunelach, że samochody wyglądają jakoś bardziej realistycznie, te odbicia wyglądają niesamowicie. Stworzyłem swój własny wyścig, na którym ustawiłem odpowiednią pogodę, tak żeby był zachód słońca. I teraz jestem w takim miejscu, myślę, że ciekawym. Chciałem wykorzystać tych ludzi tutaj na górze, żeby stworzyć taką iluzję, że ci ludzie patrzą się albo robią zdjęcia dla tego samochodu, ale niestety nie mogę podjechać wyżej aparatem. Stworzymy taki efekt trochę głębi. No i chyba mamy gotowe. O, i teraz mamy idealne warunki oświetleniowe panujące tutaj. Właściwie nie w tunelach, tylko można powiedzieć w takich podziemiach tego miasta. Zobaczcie, jak ładnie wyglądają wszystkie odbicia i elementy na tym samochodzie. Pojedźmy sobie kawałek dalej. Tutaj jedyny jest taki problem, że nie ma za wielu obiektów, które mogłyby nam posłużyć do stworzenia jako takiej głębi, więc może spróbuję wykorzystać tę lampę. Bardzo mi zależy, żeby też pokazać tył tego samochodu, ale nie wiem, na ile będę... Nie, tutaj to nie wygląda dobrze. No i wymyśliłem sobie tutaj taki kadr. Zapisuję kolejną fotkę. Teraz spróbujmy sobie wybrać inne warunki pogodowe, na przykład zachód. Ua, nie wiem czy nie będzie za ciemno teraz, zobaczymy. Nie, taka szarówka się trochę zrobiła.
Kurczę, tutaj samochody w tych tunelach wyglądają spoko, ładnie, ale tak nie udaje mi się zrobić takiego realistycznego zdjęcia tutaj. Na przykład tutaj coś, kiedyś robiłem coś podobnego z Toyotą Suprą MK5. Widać jakby ten samochód jechał sobie właśnie w kierunku tunelu. Możemy zrobić też coś takiego, że rozmyjemy samochód, ale wtedy to... No nie no, samochody są tu najważniejsze w tej grze, no nie? Więc lepiej rozmyć wszystko dookoła. Okej. Zwiększymy trochę ekspozycję i może dodamy trochę koloru niebieskiego, bo tutaj nam się zrobiło tak bardzo, bardzo, bardzo ciepło na tym obrazku. A samochód już jest żółty, no nie? Więc trochę będzie nam się z tym otoczeniem zlewał. I dajmy sobie jeszcze większą ekspozycję. Trochę mi nie pasują te krople na ekranie. Jak wyszedłem z jazdy dowolnej, to cały czas mam te krople, ale może będę musiał zrestartować grę, żeby one mi zniknęły. No, nie wygląda to zbyt czysto, o to mi chodzi. Widzicie tutaj na tych lampach, raczej każdy fotograf uważa na to, żeby nie zabrudzić swojego obiektywu. Okej, i tak wyglądają te zdjęcia. Macie tutaj przed edycją i po delikatnej edycji. Dajcie znać, które waszym zdaniem zdjęcie jest najbardziej realistyczne spośród tych, które zrobiłem. Wiecie co, mi się wszystkie podobały, no przecież nie udostępniałbym wam ich, gdyby mi się nie podobały, wiadomo, tak? Ale no, są ludzie, którzy potrafią zrobić jeszcze większe cuda w Forza Horizon 5 i w Forza Horizon 4, w The Crew 2. Dzisiaj razem z moim laptopem Asus ROG G733 postaraliśmy się zrobić jak najlepsze, jak najbardziej realistyczne zdjęcie w Forza Horizon 5. Dziękuję wam bardzo, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Taki trochę bardziej techniczny. No i do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się, na razie. Cześć.